Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i moi drodzy, dzisiaj taki odcinek związany ze wspomnieniami. Ostatnio dzięki firmie Printu otrzymałam taką propozycję, aby przygotować swoją fotoksiążkę. No i wybrałam momenty z Nowego Jorku, aby tam wszystko ładnie sobie wydrukować, mieć te zdjęcia namacalne. I teraz możecie zobaczyć tą fotoksiążkę, którą stworzyłam razem z Printu. No i tak właśnie prezentuje się moja fotoksiążka, która jest no po prostu przepiękna. Powiem Wam, że tak jak ją projektowałam, to wiecie, podobało mi się to wszystko, ale dopiero na żywo to robi taki niezwykły efekt. I tutaj tak z przodu wygląda Nowy Jork 2022, a tutaj mamy tył i takich książek mam aż 3. Jedna jest właśnie dla mnie i dla Kacpra, druga dla rodziców Kacpra, którzy są tutaj, a trzecia dla siostry Kacpra, która akurat tutaj robiła zdjęcie, dla jej męża i dla jej dwóch córek. Także, żeby każdy, kto był wtedy obecny, miał swoją fotoksiążkę. Powiem Wam, że to moim zdaniem jest idealny pomysł na prezent. Coś wyjątkowego, właśnie zebrać takie momenty, czy to z wakacji, czy z wesela, czy z chrzcin, z jakichś świąt wspólnych, z urodzin i wręczyć jako prezent. Genialne. Na pewno osoba, która dostanie taki prezent, no gwarantowany po prostu uśmiech na jej twarzy. Teraz Wam pokazuję tutaj mniej więcej, jak ja to zrobiłam, tą fotoksiążkę, jakie zdjęcia ujęłam. Tutaj na przykład zoo z Bronx, ten model nasz, goryl, no fantastyczne po prostu wspomnienia. Nie mogę się doczekać, jak już wręczę te fotoksiążki i będziemy razem całą rodzinką je przeglądać. Ja, kochani, mam teraz dla Was ogromną zniżkę, bo minus 35% właśnie na fotoksiążki i fotoalbumy oraz minus 22% na fotoplakaty i fotoobrazy. Wszystkie szczegóły macie oczywiście w opisie. Wystarczy wejść w link, podać tam swojego maila oraz imię, a otrzymacie na maila kod zniżkowy, który będzie przez 7 dni ważny. Także niezwykle polecam, bo zniżka jest ogromna, a stworzenie czegoś takiego unikatowego na pewno przyniesie Wam dużo radości, czy dla Was jako pamiątka, czy właśnie prezent dla kogoś bliskiego. No i właśnie dzięki temu, że stworzyłam taką fotoksiążkę, wzięło mnie na wspomnienia i stwierdziłam, że poszukam swoich starych zdjęć związanych z jeździectwem. Udało się! Natrafiłam na jakiegoś swojego starego blogspota, fotobloga, coś takiego i odkryłam takie perełki, że no po prostu życzę Wam teraz już miłego oglądania, bo będą one mocne, te zdjęcia. Przypominam również o subskrypcji, o lajku pod tym filmem, będzie mi niezmiernie miło. No i przechodzimy do oglądania zdjęć. Mam tutaj laptopa, jak widzicie, jest tu pełno naklejek, nawet naklejka z dealą jest tutaj. No i odpalamy te zdjęcia, żeby nie przedłużać. Tutaj, moi drodzy, jest jedno z pierwszych zdjęć jakichkolwiek, kiedykolwiek stworzonych, właśnie jak jeżdżę konno. Jak widzicie, turbo śmieszny toczek, krótkie sukienki, sandałki, idealna stylówka na konie. To chyba było wtedy tak, że moja siostra pojechała na konie, a ja tak po prostu, wiecie, w formie, nie wiem, zabawy też wsiadłam, ale zwróćcie uwagę, że moja postawa, jak na, może to był drugi raz na koniu, kiedykolwiek jak siedziałam, nie jest taka zła. Ręce w miarę spoko, wyprostowana, nogi, no pięta w dół, to tu nie jest, strzemię, które jest na pięcie praktycznie. No, no nie jest to najlepsze ułożenie, ale mimo to, jak na drugi raz na koniu siedzę, moim zdaniem całkiem spoko. To zdjęcie jest zabawne. I to jest zdjęcie, które powstało, nie wiem, to był może drugi dzień albo trzeci dzień na takich koloniach, w których zaczęłam jeździć w mortęgach, w tej stajni, którą Wam pokazywałam ostatnio. Tutaj widać, że kolanami się po prostu zatrzasnęłam i chciałam przeżyć tylko jakoś ten galop. Mali był też taki, a dzikus, lecę z nią, ja już cała czerwona na twarzy, stylizacja równie ciekawa, biała kamizelka, chociaż miałam kamizelkę, tak jak teraz ciągle noszę kamizelki, tak widzicie, że kiedyś też tak było. No, hala, która wyglądała jak stodoła, piękne czasy. I tutaj możecie też zauważyć moje oficerki gumowate, które właśnie kupiłam na Allegro za jakieś 30 zł. Można? Można. O proszę, jakie piękne zdjęcie ze skoku, wyraźne, cudowne. Ogólnie praktycznie każde zdjęcie moje, jak skakałam, wygląda w ten sposób, czyli jest niewyraźne, jakieś takie dzikie. Ale no, mamy. Ja i Malibu pokonujemy deseczkę,
Mało tu widać, jeżeli chodzi o technikę moją, bo jest to całe rozmazane, ale też trzeba zauważyć, że połączenie fioletowych bryczesów, niebieskiego swetra, jakiejś chyba szary-zielonej, kamizelki, toczka, no i czerwony czafrek. To jest hit. Ja ogólnie kiedyś bardzo lubiłam zdjęcia tego typu, czyli takie nostalgiczne, robione od tyłu. Mam takie samo zdjęcie też z gasem, które może tutaj Wam wstawię, ale tutaj akurat żółty tyłeczek Malibu. No i Malibu w ogóle jest koniem, który po gasie mnie najwięcej nauczył, bo był on jak na rekreanta. Bardzo trudnym koniem moim zdaniem. Nie wiem w sumie co on robił w rekreacji, ale był taki, że jak wyczuje jeźdźca, to szanse na to, że spadniesz, to jest po prostu 90%. Także no, spadłam z niego z 30 razy minimum. Lubił sobie wyłamać przed przeszkodą, jak tylko wyczuł kogoś, że jest niepewny. Lubił sobie bryknąć, spłoszyć się. No, był to totalnie mały dzikus. Ale jak już miał dobrego jeźdźca, jak już się, wiecie, dogadał z tą osobą, to naprawdę i fajnie skakał, i się starał. Taki bardziej koń, który by się nadawał do dzierżawy niż do rekreacji, no ale wtedy po prostu chodzi w rekreacji. No i ja często na nim jeździłam. Tutaj proszę bardzo, pierwsze zawody moje jakiekolwiek w życiu, właśnie w Mortęgach na Malibu. Tutaj już chociaż mamy dopasowane owieczki pod czaprak, także jest matching chociaż jakiś. Bryczesy, koszula, pamiętam, że to nie były moje rzeczy, które one zostały po prostu pożyczane na potrzebę tych zawodów. No, te zawody, tak jak wspominam, to mało z nich pamiętam tak naprawdę. Wiem, że chyba miałam jedną eliminację od właśnie wyłamań, a drugi przez chyba ukończyłam, ale też było jedno wyłamanie. Jakoś tak, wyparłam to, ale właśnie coś mi się kojarzy, że była eliminacja jedna i jeden przejazd dokończony, ale z punktami karnymi. No ja w okularach jeszcze, ja teraz na co dzień chodzę w soczewkach, a kiedyś musiałam jakieś zawody albo właśnie jakieś parkury czy coś, no to zakładałam te okulary, ale nie lubiłam jeździć w okularach. Lecimy dalej, teraz Wam pokażę konia, na którym też często jeździłam, czyli Wigę. No i Wiga była bardzo wysoka, ona była taka typowa kobyłka, też miała swój charakterek, ale była całkiem w porządeczku. Ja tutaj, o dziwo, stylizacja całkiem spoko, ale jako w ogóle byłam malutka, taka szczupliutka na tych dużych koniach. Kolejnym koniem, na którym miałam zaszczyt często jeździć, był Kaper. I Kaper był po prostu takim idealnym rekreantem. On był spokojny, on wszystko skakał, on nie brykał, nie ponosił. I zawsze jak jeździłam z moimi koleżankami, właśnie z naszą ekipą do Mortęg, to była taka mała bitwa o to, kto będzie jeździł na Kaperze, no bo mieliśmy do wyboru Malibu, o którym już mówiłam, że nie był łatwy. Potem była Wiga, ale Wiga też była taka specyficzna kobyłka, no i był Kaper, który był idealny dla osoby takiej początkującej. O! W końcu mamy matching outfit i stylizacja konia. Czyli mamy zielony czaprak, moją zieloną bluzkę. Tu widzę, że od kaloszy też mi coś jakiegoś takiego zielonkawego wystaje, także komplet jest. Czek i tutaj kaperek ładnie sobie idzie, kłusuje. Powiem Wam, że to zdjęcie nie jest takie złe, poza tym, że patrzę w dół, bo pewnie myślałam, czy dobrze angazuję, czy nie. Ale patrząc na to ułożenie mojej nogi, pięty, to już jest progres. Teraz moje ulubione zdjęcia z jazdy, czyli jazda na magisterze. Magister to był jedyny kucyk w Mortęgach i oczywiście ja jako ta najmniejsza, najlżejsza czasem na niego wsiadałam. No i teraz zobaczycie zdjęcie z tego. Ja i kucyki, ogólnie ja nie przypadam za kucykami, jak mam być szczera, bo one są często bardzo wredne, niemiłe, gryzą. No takie jakieś mam wspomnienia związane z kucykami. A magister był całkiem w porządku. No dobra, był czasem wredny, ale jak na kucyka to i tak spoko. Nie wiem co to jest, kłuso, no chyba kłus po prostu na magisterku. Wiatr we włosach i ja i on. Ale i tak najmocniejsze zdjęcie, to jeszcze Wam pokażę łamacza wszelkich praw. Chyba my wtedy przygotowałyśmy magistra na jakieś takie oprowadzanki, a ja bez kasku, bez w ogóle swoich gumowych oficerek, bez niczego wsiadłam na niego i nie wiem co ja tutaj robiłam, ale nie róbcie tego, to co ja tutaj pokazuję, nie róbcie.
Ach, no i nasz kultowy skok z magistrem. Ale w ogóle zwróćcie uwagę, że ja siedzę nie najgorzej na tym zdjęciu, chociaż mu oddałam wodę. Co prawda pół siadł jak na 1,50 m, a to jest kawaletka ile 30 cm, ale chociaż technicznie jako tako. No ale magister, jak tutaj baskin zrobił, jak się zwinął ładnie. No, miał potencjał kucyk skokowy. Okej, nie chcę, żeby ten film miał jakieś 40 minut, dlatego teraz przechodzimy już do zdjęć nie z jazdy, ale takich bardziej z samymi końmi, bo był oczywiście koń bardzo bliski mojemu sercu, jeżeli chodzi o właśnie mortęgi, a była to Fortuna, którą teraz możecie już zobaczyć. Fortuna to była folbludka, z tego co pamiętam, która nie chodziła pod siodłem, znaczy była zajeżdżona, ale była bardziej pod kątem hodowli właśnie w mortęgach i tu już możecie też zobaczyć jej źrebaczka, którego tak naprawdę wyhodowałam. Nie no, żartuję. Odkąd poznałam Fortunę, ona była w ciąży, no i po jakimś czasie, jak już ją, wiecie, ukochałam, głoskami brzuszek w ciąży, no to właśnie potem się urodziła Ales Campari, chyba tak ona się nazywa. Ja na nią mówiłam i tak afera, bo była takim bardzo szalonym źrebakiem. Jak myślicie, że Prima jest szalona, to nie, nie, nie. Campari była o stokroć bardziej dzika. No przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę jak mamy stajnię hodowlaną, gdzie jest pełno kraczy, pełno źrebaków, no to wiadomo, że właściciele tej stajni nie przychodzą codziennie do każdego źrebaka, nie przyzwyczajają go do wszystkiego. Tylko raczej tak traktują, wiecie, tu odwiedzą, tam odwiedzą i spoko. Nie było tej takiej nauki podawania nóg, właśnie dotyku. Tyle co ja wchodziłam do boksu Fortuny i gdzieś tam się bawiłam z tym źrebaczkiem. No ale to nie było na takim poziomie jak na przykład Prima, że teraz chodzi na uwiązie, że właśnie podaje nóżki, że spoko przyjmuje kowala. No z tymi źrebakami było trochę trudniej. O proszę bardzo, jakie słodkie zdjęcie z Fortunką. Fortuna to była też taka wredna klaczka, która była prześliczna, no bo ma po prostu piękną odmianę. Była taka czekoladowa, więc to co uwielbiam, ale z charakteru była trudna. Była taka ciągle uszy do tyłu właśnie. No już potem jak się przyzwyczaiła do mnie, to było trochę lepiej. Ale i tak to nie był taki misiak, no w ogóle nie. Czy wy widzicie moją stylizację? No po prostu, ja nie wiem. Co mnie w ogóle brało na łączenie zieleni, żółtego, różowego, szarego, beżowego? No, gdzie po prostu popełniłam błąd? I tak faktem najciekawszym jest to, jak nosiłam czapkę, bo musiała być na bok. Nie wiem, czy już zauważyliście, było chyba na jednym poprzednim zdjęciu, ale no, lubiłam nosić czapkę na bok i tutaj kolejny przypadek, gdzie tak robię. Tutaj jeszcze raz macie moją czapeczkę, tym razem z innym źrebakiem niż afera. I przy porodzie tego źrebaka byłam. To był jedyny poród, przy którym byłam, który widziałam. I naprawdę emocji było od groma. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Takie wspominajki z przeszłości mojej jeździeckiej. Jak również przypominam wam o tym, że jest zniżka dostępna na fotoksiążki, fotoalbumy, fotoplakaty i fotoobrazy z printu. Wszystko macie w opisie podane, jak zdobyć ten kod zniżkowy. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!